Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zaczniemy sobie nową serię, czyli analizę powtórek widza. I zaczniemy od trybu 2x2, ranka Diamond 1, to jest zawodnik Wusio. Tutaj od razu powiem, że jeżeli będziecie chcieli w przyszłości być w takim odcinku, no to zapraszam na nasz serwer Discord, gdzie jest kanał chętny na nagrywki i tam właśnie zawsze szukam chętnych, czy to do takiego wysłania powtórki, czy to też do wystąpienia ogólnie w filmie. No ale dobra, bez przedłużania, tutaj zamysłem tej serii jest to, żeby przede wszystkim zrobić analizę na waszych grach, żebyście mogli tutaj szybciej awansować z rangą. Myślę, że też pod koniec z filmu dam jakieś wskazówki zawsze, co na przykład dany gracz mógłby poprawić. No i wiadomo, że Wusiowi to się na pewno przyda, taka darmowa analizka. Też w sumie często pytaliście, czy coachuje, czy tam analizuje spotkania. Otóż na ogół nie, ale taka seria na YouTubie myślę, że będzie fajna. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz Pay Safeguard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Właściwie to taki darmowy coaching. Nie wiem, jak to czasowo będzie wychodziło. Już na samym początku widzimy, że Wusio nie followujesz kickoffa. Powinno się followować, ale tutaj akurat twój teammate tak mocno przegrał, że w sumie dobrze wyszło, że nie sfollowowałeś. Ogólnie też bardzo ważną rzeczą jest to, żeby właściwie obserwować też, co robią osoby na waszych rangach. Już tutaj na samym początku powiem. I czasami rzeczy, co na wyższych rangach są odpowiednie, na niższych rangach po prostu nie będą odpowiednie, ze względu na to, że właśnie teammate'i często robią tragicznego kickoffa. No ale mimo wszystko bym tutaj followował. Popróbował followować, żeby zawsze było dobrze. No i tutaj pierwsza kwestia jest taka, że jak leci piłka w tak corner, no to Wusio już masz 45 boosta, tutaj masz kolejną 12, byś miał 60 boosta praktycznie. Nie jedziesz tam w corner, tylko po prostu sobie możesz zebrać tę 12 i się cofnąć na przykład tutaj, ewentualnie tutaj na ściankę, żeby tutaj dopiero podjeżdżać. Ewentualnie sobie zawrócić do bramki, w sumie najłatwiej ci będzie na diamencie stanąć sobie tutaj i zobaczyć, co się stanie z piłką. To tutaj nie będzie w żadnym wypadku groźnego strzału, abyś miał może okazję na kontratak od razu. Tutaj lecimy dalej, się cofasz na pełnej. Teammate wywalił piłkę do boku. Zobaczmy, co on może zrobić. No i tutaj też kolejna kwestia jest taka, że w sumie na wyższą rangę stałeś nawet nieźle, bo teoretycznie na wyższej randze ten teammate by ci podał do lewej strony. Bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, co są w stanie zrobić twoi teammate'i, a podejrzewam, że 9 na 10 takich piłek to oni albo misną, albo zagrają jakiegoś flaka. No ale dobra, powiedzmy, że i tak nie skoczyłeś, czy dalej asekurujesz. Tutaj też trochę taka panika, bo to było od razu widać, że nie leci w bramkę i że Gostek nie ma szansy na dubla, więc zamiast po prostu podskakiwać, mogłeś od razu sobie po tym uderzyć zrobić nawrotkę, taką szybką nawrotkę, po prostu, że jedziesz, tak i byś miał okazję na kontratak fajną. No dobra, zobaczymy, co dalej. Tutaj czekasz w bramce i trochę wyjechałeś tak, że można by ci było za plecy uderzyć. Trochę nie rozumiem twojej pozycji generalnie, co tutaj chciałeś osiągnąć. Bo ani nie challenge'ujesz piłki, ani nie bronisz bramki, jesteś tak jakby pomiędzy, że jak oddadzą strzał, to nie obronisz? No i też nie wywierasz na nich presji. Fajnie, jakbyś się zdecydował i zrobił jedną czynność. I tutaj ponownie właściwie Timo jest w kornerze cały czas. Jego nie widać, nie wiem, czy widać tutaj na powtórkach, jak obracasz kamerą, ale powiedzmy, że nie. Ale się jakoś jeszcze wymieniliście. Timo się fajnie ustawił. Teoretycznie znowu tutaj mogła być od razu bramka, jakby to w stronę bramki uderzył. Dobre wybicie zrobił, tutaj się oczywiście skupiamy tylko na naszym widzu. Pozostałych osób w lobby nie będziemy analizować. Nie wiem, czy to chyba była próba Kuksirpincha. No to też taki protip po prostu odnośnie Kuksirpinchów, że skaczącej piłki nie ma co nawet próbować, bo szansa, że to się uda, jest tak drastycznie mała, że no po prostu jest niesamowicie mała, tylko z toczącej piłki na ściankę się opłaca pinchować praktycznie. A w ten sposób to po prostu podałeś im piłkę pod nogi, zamiast sobie ją jakoś przyjąć, skontrolować. Okej, przeciwnik sobie leci, zagrywa piłkę do twojego teammate'a tak naprawdę. Tutaj jest znowu jakby w momencie, kiedy widzisz, że jest teammate. Za blisko jesteś. Zostań sobie bardziej, myślę, że w takiej pozycji, żeby być na dobitkę też, jak piłka poleci trochę bardziej do defensywy, no i wtedy byś miał od razu szansę na strzał na bramkę. A tak w momencie, jak pojechałeś bardziej do prawej, no to nie miałeś nawet kąta, żeby uderzyć na bramkę, a to była tak naprawdę dobra sytuacja, którą spokojnie mogłeś wykorzystać. Tak jakby byś miał sytuację z niczego, przez to, że po prostu byś inaczej pojechał. Tutaj... Nie wiem, czy mama zawołała, czy co się stało, chwila awka. Może disconnect kontrolera? No i strata bramki po tym. Jakby, nie wiem, chyba założy po prostu, że zdisconnectowało cię i stracona bramka za karę. To tego nie będę nawet analizował, no bo wiadomo, że nie odkładamy pada w trakcie jazdy. Zobaczmy kickoff. Jest tutaj side flip zrobiony. Tutaj też możesz napisać, czy uważasz, czy widzowie, czy to jest pit flip? Jakby osoby z diamenta i tak dalej. Bo pewnie wiele osób uważa, że umie robić speed flipa i że używa go na kickoffach.
A to jest tak naprawdę po prostu sideflip, to jest totalnie co innego. No i polecam po prostu też sobie jakiś training pack pobrać do Bakes moda. O kurde, on to obronił. Byłem przekonany, że to już będzie bramka. Zobaczmy w ogóle, jak to się stało. I znowu się typek przestał ruszać, tym razem aki-paki. Ja nie wiem, czy coś do siebie pisaliście w trakcie tego meczu, czy to taka moda jest na diamencie, że losowo się nie ruszacie. Ale powiedzmy, że strzał nie jest mocny, ale precyzyjny. On to obronił. I też widzę, że na długo wyłączasz kamerę na piłkę, jak jedziesz na boosta. Jak ty to już sobie nasterujesz, nakierujesz na boosta, to po prostu nie skręcasz, dajesz kamerę na piłkę i w razie czego widzisz, co się dzieje. Nie będziesz potem szukał piłki z powrotem na ekranie, nie zdziwisz się, co się stało. To też fajna sprawa, żeby jak najmniej używać tej kamery na piłkę. Tutaj zobaczmy jeszcze raz ten strzał. Oczywiście jest bramka. No dobra, można się przyczepiać na siłę, żeby z rolem jakoś mocniej kopnąć, no ale powiedzmy, że jak na diamenta, to dobre uderzenie przede wszystkim jest gol. I zobaczmy, czy teraz będziesz followowo wznowienie. Znowu stoisz w bramce. Nie wiem, czy to wynika z tego, że nie ufasz teammate'om, ale na ogół zawsze followujcie wznowienie. To znaczy na dwójkach zawsze, na trójkach to wiadomo, że jeden wystarczy, że followuje. Ale tak, jeżeli byś followował tego kickoffa, to automatycznie jak piłka zostanie na środku albo stanie się to takie coś, co się teraz stało, to będziesz miał okazję do strzału. A tak ta piłka jest zostawiona tak naprawdę gdzieś w przodzie. Nie wiadomo, co z nią zrobić. No i też tutaj jak widzisz, że przeciwnik zaraz uderzy piłkę, to od razu jedź asekuruj bramkę, bo tak to się robi niebezpiecznie znowu z niczego. Znowu jest groźnie, tutaj tak naprawdę znowu dośrodkowana piłka. Jak masz czas, a tutaj miałeś czas, bo widać, że przeciwnik jest daleko, to zamiast jechać tak jak jechałeś, sobie po prostu podjedź od tej strony. Jedziesz po tych dwunastkach i czekasz tutaj. Jakby od tej strony po prostu uderzysz piłkę, to nie będzie ona przechodziła przez środek, kopniesz ją sobie od tej strony i dużo lepsze będzie wybicie. Dużo bezpieczniejsze przede wszystkim, bo tak to nie dość, że panikujesz, że strzelężują czy coś, to jeszcze prawie z tego padła bramka, jakby goście po prostu lepiej flipa zrobił, bo od razu poszło do niego podanie i to jest dużo cięższe do skontrowania przede wszystkim. Ale dobra, zobaczmy, co jest dalej. Dobra, tutaj generalnie, no to jest dosyć sytuacyjne, to nie wiem, czy takie coś mówić, ale w momencie, kiedy widać, że on jest tak jakby daleko od piłki, to możesz po prostu do maksa dać wsteczny i po prostu backflipem mu wybijasz tą piłkę i jest koniec zagrożenia. Jakby odholowałeś go do defensywy, więc jest okej. Teammate się trochę zamatał tym razem, no ale wiadomo, że teammate'ów nie będziemy analizowali. Też tutaj wyjechał na bliski słupek zamiast czekać po prostu na farpoście. No i tutaj ty postanowiłeś go nieco przestraszyć. W takich sytuacjach po prostu trzeba zaufać teammate'owi i zamiast jechać w ten sposób, po prostu jedziemy sobie tutaj asekurować, jakby on zrobił jakieś słabe 50, czy tam potem go followować. No bo tutaj widzimy, że Wusio się tak naprawdę wywalił, jakby piłka poszła w bramkę, to nikt by tego nie asekurował. A ta piłka nie powinna stanowić żadnego zagrożenia, jeżeli byś tam asekurował i to byłbyś też dużo bardziej użyteczny. Tutaj jest strzał w bramkę, zobaczymy, jak sobie poradzisz. No nie pykło przyjęcie, ale powiedzmy, że jest ok. I tutaj znowu, jeżeli jest taka piłka, twój teammate dosłownie widzi, że jest w bramce. Ty jedziesz po prostu, nie interesuje ci ta piłka, nie straszysz go, nie wybijasz, jedziesz po prostu naokoło, zostawiasz mu tą piłkę, on ją wybija od bramki i jest free. A tak to prawie znowu samobuja strzeliłeś i znowu dobrze, że się nie wywaliłeś i tylko dzięki temu nie została stracona bramka. A tutaj nie powinno być nawet żadnego zagrożenia tak naprawdę. No my zobaczmy, jak to z twojej perspektywy. Wybijasz piłkę teammate'owi, tutaj jeszcze ładnie ograłeś, no ale było niebezpieczeństwo, którego nie powinno być. A często z takich rzeczy się bramki traci. Tutaj próba flip reseta. No ogólnie myślę, że mechanik nie będziemy tutaj uczyli. Spróbuję zrobić jakiś poradnik na flip resety w sumie. Jakoś niebawem. Może będzie się pojawi. Ale okej. Tutaj strzał, znowu twój teammate jest w bramce, więc znowu jakby powinieneś tą piłkę po prostu zostawić, jak nie leci w bramkę. Twój teammate by miał łatwe przyjęcie. Co on robi? Dobra, twój teammate też jest... Zobaczmy, czy on się sugerował tobą, czy o co z nim chodzi? No jakby... No dobra, to jest... Ale ogólnie to w takich sytuacjach zostawiasz piłkę, twój teammate powinien mieć darmową kontrę, ale no tutaj akurat się mega wywalił. I znowu nie padła bramka? Ładnie mechanicznie generalnie chyba, jak na diamenta sobie radzisz z recoverami i tak dalej. Ale ogólnie to, co robisz, jest dużo bardziej ryzykowne niż powinno być. Nie ma sensu skakania tutaj w tym momencie ze ścianki, niż po prostu zjechania sobie ze ściany jakby nigdy nic. Jedziesz sobie normalnie tutaj, przyjmujesz piłkę, masz pełną kontrolę. Po prostu to będzie dużo łatwiejsze i będziesz miał jeszcze lepszą kontrolę nad piłką. Więc taka drobna tutaj rada. Tutaj ładnie sobie wyczekujesz. Ogólnie chyba zmieniłeś na bulkama w takim dziwnym momencie. Bo drybluje się dużo łatwiej z piłką na samochód w takich sytuacjach. Więc to trochę dziwna decyzja po prostu. Ale dobra, powiedzmy, że może jednorazowo. Tutaj widać próba demo.
Twój teammate to nie wiem, nie jesteście w party, ale on gra jak jakiś bramkarz totalny. Nie wiadomo o co chodzi, czy się dostosowywał do tego, że ty tutaj bardziej chase'ujesz. Dobra, wybitka i open! Czy Timo trafił? Dobra, prawie jakby. Był blisko, nawet na SSL-u ludzie nie trafiają openów. Więc to nic takiego, a przynajmniej mocno kopnął. I teraz twój strzał. Tutaj ładnie, tym razem bardziej z tyłu podjechałeś. Pamiętasz tą sytuację? W sensie, pamiętacie pewnie tą sytuację, co wcześniej mówiłem, że właśnie Wusio za blisko podjechał i nie miał tak jakby sytuacji do strzału? To tutaj w tej sytuacji idealnie właśnie nie podjechał i dzięki temu miał sytuację do strzału. Analogiczna sytuacja, co tam na początku odcinka. Zobaczmy kolejny kickoff. O, tym razem bez flipa. Nie wiem, czy nie czujesz się komfortowo z flipem na wznowieniu. Ale generalnie polecam się nauczyć jakiegokolwiek kickoffa z flipem. Bo wtedy przynajmniej macie boosta po wznowieniu, możecie zachować sobie z 20, a w tym przypadku nawet jeżeli kickoff był względnie wygrany, nawet jeżeli to nie wyglądało jakoś tragicznie, no to przede wszystkim Wusio w razie jakiejkolwiek sytuacji miał zero przyspieszenia, co było giga istotne. Giga istotne też było to, co tutaj zrobiłeś. Czyli przede wszystkim jest taka sytuacja. Nie wiem, na co ty skaczesz, jakby po pierwsze jest teammate przed tobą, po drugie to jest diament, więc nie ma najmniejszych szans. Może raz na 10 razy gość by mógł trafić double tapa i to i tak pewnie słabo. No i przede wszystkim ta piłka leci bardzo niecelnie. To sobie stoisz po prostu tutaj i wyczekujesz, co się stanie. Nie ma szans, że on to trafi. No dokładnie nie trafił, a w ten sposób poleciliście razem. Timo też w ogóle nie powinien skakać, bo był giga spóźniony. No i tak naprawdę zostawiacie pustą bramkę z sytuacji, co nie powinno być nawet groźna. A tak to byś zobacz. Stoisz sobie tutaj, czekasz. Patrzysz po tym kicie, jedziesz i bęk! Bitujesz go jakby nigdy nic i będzie 3-1 dla was zamiast 2-2. Musicie wiedzieć, że taki ktoś jak wasz teammate egzystuje i nie wpierdzielać mu się w takie piłki, bo zwyczajnie zostawiacie pustą bramkę. Kolejne wznowienie. Tym razem, no widzimy, że Wucie po prostu nie robi flipa na kickoffie. Możecie też dać znać, jaką macie rangę, czy robicie flipa na kickoffie. Tutaj, za to, dobra, zbugował mi się boost, bo niemożliwe, że on ma 100. Dobra, ładny bump. Zobaczmy, co tutaj spróbujesz zrobić. No dobra, prawie wyszło. Jakby wiadomo, kontrola nad autem. Kiedyś będzie jeszcze lepsza. O kurde, i znowu to robisz. Totalnie nie zważasz uwagi na to, co robi twój teammate i że on może egzystować. I zobacz sobie z jego perspektywy, że znowu on by miał strzał, a ty tak naprawdę dodajesz strzał na swoją bramkę, co może być niebezpieczne. Kurczę, no jak się cofasz, to się cofaj po prostu. Zostawaj tą piłkę, bo stworzysz zagrożenie na swoją bramkę. Nawet jak trafisz w piłkę zdecydowanie lepiej niż inne osoby w lobby, no to tak naprawdę pół meczu grasz jakbyś był przeciwnikiem dla twojego teammate'a. Takie piłki się zostawia, cofasz się do defensywy, rotujesz i nie będzie żadnego zagrożenia. Ale widać, że jesteś dużo szybszy. O kurde, że jesteś dużo szybszy niż twoi teammate'i i przeciwnicy. Powiedzmy, że jakbyś to trafił, to byłoby bardzo dobrze. Nie jest to łatwa piłka, takie ze ściany uderzenia są niewygodne. No ale powiedzmy, no możesz sobie próbować, bo kiedyś się tego będziesz musiał nauczyć. Tutaj oczywiście lądowanie na koła by się jeszcze przydało już w trakcie lotu. Żeby użyć tego aerola i wylądować na koła, to dużo szybciej będziesz w defensywie od razu. Okej, zobaczmy, jak tutaj sobie poradzisz. Ale no, mogłeś sobie bardziej zagrać do lewej, do ściankę, chociaż to też nie takie diamentowe zagranie. Po prostu powiedzmy, że na diamencie nie było jakiegoś wielkiego ryzyka. Nie było to aż tak fatalne, mimo że... Oj, znowu to samo! Cały czas robisz to samo, Wucio. Za każdym razem jest piłka teammate'a, nawalasz i to jest tak naprawdę dośrodkowanie do nich. No to jest mega niebezpieczne i mega niepotrzebne. I cały czas ten ziemek już się chyba przyzwyczaił w sumie, że jest atakowany tutaj przez ciebie. No to jest tak naprawdę darmowa wrzutka dla nich i darmowa szansa na straconą bramkę. Więc to jest naprawdę porada numer jeden, żeby nie wybijać takiej piłki. Timo tam się rzucił do ataku, ładnie zblokował. Ty tutaj z szansą na strzał. No dobra próba, przeciwnik akurat dał radę zblokować. Znowu totalnie przez bardzo długi czas nie widziałeś, co się działo. Nawet nie wiem po tej twojej perspektywie, co się stało, że padł słupek. Tutaj prawie padła bramka, ty tego nie widziałeś. Ta piłka mogła lecieć w twoją bramkę. Też byś tego nie widział. Więc jakby mniej patrzenia na swoje auto, jak rotujesz. Jakoś tak staraj się zapamiętać, gdzie są te boosty. I twój teammate! O mamo, Timo. No Timo to generalnie, jak widzimy, nie lubi openów strzelać. No ale on był blisko. Tutaj challenge. Ogólnie dosyć ryzykowny moment wybrałeś, bo on mógł bardzo mocno zmienić tutaj kierunek
piłki przed tym, jak challenge'owałeś. Fajnie się challenge'uje w momencie, kiedy on nie ma szans zrobić takie naprawdę mocniejszego uderzenia w piłkę. Swoją drogą miałeś znowu opena, więc ze względu na to, że akurat on miał słabą kontrolę nad piłką, to jeszcze by to zadziałało. No nie ma gola, zobaczmy, co tutaj próbujesz zrobić. I znowu to samo, co wcześniej. Za wysoko podjeżdżasz. Nie potrzebujemy cię tutaj, tylko trochę bardziej w defensywie. Na przykład stań sobie tutaj, będziesz od razu krył defensywę, krył jakieś wybicie. No jeżeli poleci jakakolwiek piłka, o, znowu jest dobra piłka do tego, żeby przedstawić. No i byś był od tej strony i bang z główki, czy tam po prostu z flipa byś załadował. I to znowu byłaby szansa na bramkę dla ciebie. Więc w ofensywie często po prostu stanie dalej od bramki przeciwnika jest dla ciebie lepsze. Czy tam generalnie dla was jest lepsze stanie dalej od bramki przeciwnika? Tutaj aż byłem ciekaw, czy się pokusisz na polecenie, ale odpuściłeś. No tutaj chyba trochę też panika wleciała, bo nie najmocniejszy strzał. Tutaj trochę przeciwnicy są odpuszczani. Nie można zostawiać tyle miejsca generalnie przeciwnikom. Twój teammate się za 3 sekundy zrespi. W momencie, kiedy widzisz, że on już mocno nie uderza, jedziesz do niego na pełnej po prostu. Zdemować go, czy tam fake challenge'ować, ale nie zostawić mu tyle miejsca, bo w ten sposób to mogą zrobić bardzo fajną akcję. Akurat ziemkowi może flick siąść i no tracić nagle gola. No tak to stoicie w dwójkę w bramce. Nie jest to potrzebne. No i fajnie, że nie wyskoczyłeś od razu. O kurde, to już było też niebezpiecznie. Z tego co widzę, to nie lubisz używać rola, czy tam, nie wiem, czy nie masz zbindowanego, czy po prostu jeszcze nie masz wprawy. Ale dużo łatwiej by ci było trafić w takie piłki w momencie, kiedy po prostu byś zeskoczył ze ścianki, w sensie odskoczył, e-roll, no i wtedy z flipem już uderzasz w miejsce, w które chcesz. Tutaj akurat udało się obronić i widzimy, że zaraz będzie dogrywka. O kurde, jakie to było ryzykowne znowu. Tutaj jak widzisz, że twój teammate nie wiadomo co robi. Nie, to jest jego błąd w tym momencie. On powinien za ciebie podjechać. A tutaj jeszcze się zderzacie. Jakby on tylko to podbił, to miałby pustą bramkę. Dobra, powiedzmy tutaj, że błąd twojego teammate'a. No i mamy dogrywkę. Znowu bez follow'a. Ale tutaj te kick-offy widzę, że i tak są tak losowe, że w sumie wiele by to nie dawało. Tutaj, no udało się to jakoś zblokować. Ale znowu bardzo nie w tempo skaczesz, jakby on ma dużo bliżej do piłki, ma darmowe uderzenie i w momencie, kiedy on tego totalnie nie zepsuje, to i tak twój lot nic nie da. On by ciebie przebił, a w momencie, kiedy to zepsuje, no to i tak to by było łatwo obronione. Tutaj widzimy jeszcze szybka defensywa. Też generalnie masz 60 przyspieszenia i zamiast po prostu się cofnąć do defensywy, zabrać jeszcze 3 dwunastki, to jedziesz tutaj jakoś naokoło. No i widzimy, że finalnie i tak masz mniej przyspieszenia niż miałeś, więc generalnie unikajcie zbierania tych takich odległych setek. Naprawdę dwunastki są dużo lepsze, jesteście dużo szybciej na pozycji. Jak się coś stanie groźnego, to asekurujecie. Jest też bardzo ważne. O kurde, bardzo się pośpieszyłeś, bo ten ry tutaj no, nie miał szans po prostu do tego podlecieć. Jeszcze tutaj widać, że nawet zawrócił. Tego drugiego też nie było w pobliżu nawet, więc po prostu sobie poczekasz, ta piłka niżej opadnie, dużo łatwiej będzie ci ją trafić i przede wszystkim będziesz mógł ją dużo mocniej wybić. To też jest bardzo istotne. I jeszcze Timo się wywala. No nie mogę, co tutaj się dzieje? Timo to jest panika totalna. No ten twój teammate mocno się wylewa dosyć. No tutaj się każdy wylewa dosyć mocno. Sytuacja panika, dogrywka, widzimy każdy tutaj spięty na maksa. Tutaj flip znowu chyba niepotrzebny, tylko ci utrudnia przyjęcie piłki. No ale powiedzmy, że jeszcze jakoś ci zadziałało. O kurde. Dobra, spostrzegłeś się, że trzeba się cofnąć, że on podał tą piłkę do kornera, więc to było nawet rozsądne. I przeciwnik nie wiem co zrobił jakby. No dobra, go dla ciebie. Widzę, że meczek akurat wygrany podesłałeś. Ogólnie polecam podsyłanie meczów, w których straciliście jak najwięcej bramek, że tam po prostu czujecie, że nie zagraliście za dobrze. Nawet nie musicie czuć, że zagraliście słabo, możecie czuć, że na przykład zagraliście dobrze, ale jest przegrana, bo to zawsze można wtedy wypatrzyć więcej błędów. No ale myślę, że z tego odcinka i tak jest tyle do nauki, nie tylko dla Wusia, ale również dla wszystkich innych w okolicach tej rangi, w okolicach diamenta, platyny. Myślę, że te rady spokojnie na wszystkich niższych rangach, czy tam na czempionie też będą użyteczne. No i dobra, możecie tak znać, co sądzicie o takiej formie odcinka. Tutaj właściwie co do samych zagrań nie uważam, żeby jakieś konkretne zagranie było potrzebne w przypadku Wucia do nauki. Po prostu lepsza rotacja i myślę, że spokojnie możesz wbić czempiona. Ewentualnie możesz sobie potrenować jakieś role, żeby przykładowo, tak jak tutaj mówiłem, chodzi mi o coś takiego, że zeskakujesz flip i od razu kopiesz, coś takiego zrobić. Możecie dać znać, jaką rangę i jaki tryb chcecie mieć w kolejnym odcinku. Zapraszam jeszcze raz na Discorda, jeżeli będziecie chcieli, żeby to następnym razem wasz replay był analizowany. No i mam nadzieję, że po tym filmie uda wam się nieco awansować. Możecie jeszcze oczywiście zostawić suba i lajka. Ja już nie będę przedłużał. Elo, elo.